Gdy byłem dziecięciem, to moja ukochana babunia tłumaczyła mi wielokrotnie, że cierpienie uszlachetnia. No. I ja w to bardzo, bardzo wierzyłem. Wierzyłem, że jak będę bardzo cierpiał, to będę bardzo szlachetny. No i czasami bardzo cierpiałem. A im bardziej cierpiałem, tym bardziej się cieszyłem, że wyszlachetniałem. A pakowałem się w takie związki, gdzie tego cierpienia było pod dostatkiem. No i w związku z tym doszedłem do wniosku, że bardzo wyszlachetniałem. I jak już tak bardzo wyszlachetniałem, to przyszedł mi do głowy pewien pomysł, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby tym ludziom nie tylko tłumaczyć, że cierpienie uszlachetnia, ale można byłoby również ich poinformować, że oni sami mogą decydować, ile będą cierpieć. I wtedy powiem wam szczerze, że gdyby taki człowiek od początku wiedział, że cierpienie uszlachetnia, ale on sam może zdecydować, że są też inne sposoby na uszlachetnienie, oprócz hartowania charakteru, to można też w inny sposób uszlachetnić charakter, chociażby przez to, że człowiek sam może zdecydować, że on nie musi cierpieć, że on może w inny sposób wyszlachetnić. I dlatego, kochani, proponuję wam, żebyście wypróbowali inny sposób uszlachetnienia, radość uszlachetnia. I dlatego mówię wam, panowie, lepszym sposobem uszlachetniania to jest poderwać niewiastę i wziąć sobie od niej trochę tej szlachetności, które kobieta posiada tak dogłębnie, dogłębnie. Ja wiem, że trzeba dogłębnie tę sprawę poznać, ale jak się dogłębnie pozna szlachetność kobiety, to człowiek może być taki szlachetny. Nie macie pojęcia, jak bardzo, ale dowiedzcie się.